wystawienie takiego pocztu kosztowało fortunę. Na czele takiego pocztu szedł do walki towarzysz, czyli powiedzmy analogia do średniowiecznego rycerza. To był człowiek, który za własne pieniądze wystawiał taki oto poczet. Tu jest, można powiedzieć, poczet dwukonny. Co to znaczy? To znaczy, że na jednym takim koniu siedział towarzysz, a na drugim jego czeladnik pocztowy. Ale to nie znaczy, że jego poczet liczył tylko dwa konie, ponieważ on, idąc do boju, musiał tych koni mieć dużo więcej. Chociażby po to, żeby ciągnęły wozy, których było dużo, z zaopatrzeniem, po to, żeby ciągnąć, znaczy mieć konie zapasowe do walki, gdyby takiemu, nie daj Boże, coś się stało, a jak mówiłem, dopiero co, pod kurszynem te konie wpadały piersiami na piki, łamiąc te piki, no to wiadomo, one też tam już nie były zdolne do walki po tym wszystkim. Podobnie się działo pod Kirchholmem. Więc trzeba było mieć koty koni więcej. Zaraz proszę Państwa. Panie Jacku, to są buty z ostrogami. Takie buty kosztowały z ostrogami. Kosztowały w roku 1616. Ja znalazłem taki inwentarz husarzy z roty Jarosza Sienkiewicza. Nie wiem, czy Henryk Sienkiewicz to był jego jakiś potomek, czy nie. W każdym razie Jarosz Sienkiewicz. Oni w 1616 roku na rozkaz Chodkiewicza ruszali pod Smoleńsk. Przechodząc przez Wielkie Księstwo Litewskie, zostali napadnięci przez... Byli na swoich ziemiach, tak? Nie spodziewali się napadu, zostali zaskoczeni, napadnięci. I ponieśli pewne straty. Wozy im ograbiono, trochę koni im postrzelono i tak dalej. Oni to wszystko spisali i podali do ogrodu z protestem, że na nich napadają. W każdym razie, takie buty, proszę Państwa, z ostrogami kosztowały w tym czasie 1 zł. To jest z pocztu Stanisława Rusinowskiego, który tam został też także napadnięty. 1 zł za takie buty. Dzisiaj takie buty kosztują ile? Z ostrogami to jest 2000 zł. Za 2000, no tak mniej więcej właśnie to są te ceny. Ile jego koń był warty? 50 par butów. 50 par butów. Więcej. No dobrze, 200 zł. 200 zł. Jeżeli sobie pomnożymy to razy 2000, no to mamy 400 tysięcy złotych współczesnych. Tak? To jest jeden koń. Jechał na drugim koniu. To był właśnie ten koń taki podjezdek, na którym, bo takie to konie bardzo oszczędzane, tak? One to były do bitwy i temu miały służyć, a nie po to, żeby normalnie na nim jeździć, bo szkoda go. Jechał na drugim koniu i ten drugi koń był warty 50 zł. Oprócz tych dwóch koni miał jeszcze 15 innych koni. Większość ciągnęła wozy. On miał 5 wozów. 4 z żywnością, 1 na pozostały sprzęt. Miał tam namiot za 50 zł na przykład. Miał tam pościel. A jego koledzy wieźli też na wojnę książki. No to była szlachta, to był najwyższy poziom, tak? Tam w jednym spisie była tam toaletka, także dbają o higienę. Na co byli ludzie? A pościel była warta, proszę Państwa, z tego co pamiętam, ale to chyba pościel rotmistrza, 200 zł. Więc no, jechało się wygodnie. Było wojsko moskiewskie, to jest to tutaj, które było wsparte przez wojska szwedzkie. To mówiłem o tym właśnie sojuszu szwedzko-moskiewskim. Uzurpator na tronie szwedzkim, stryj Zygmunta III Wazy, Karol Książę Sudermanii, który nieprawnie zaczął się tytułować królem Szwecji, wysłał Rosjanom, właściwie Moskalom, bo myśmy ich jeszcze Rosjanami nie nazywali, na pomoc armii. I ta połączona armia moskiewsko-szwedzka spotkała się pod Kuszynem. Było tam po drugiej stronie co najmniej 18 tysięcy żołnierzy. Państwo możecie w opracowaniach starych poczytać sobie o tym, że naszych tam było 7 tysięcy, a po przeciwnej stronie 35 tysięcy. Jest to nieprawda. Tutaj odsyłam do mojej książki o bitwie pod Kuszynem. Napisałem już ją 10 lat temu, w zeszłym roku była wznowiona. Ja tam dowodzę, że te liczby były mniejsze, tak po naszej stronie, jak i po przeciwnej stronie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że no, armią owej epoki towarzyszyła także luźna czeladź. I te 35 tysięcy to i owszem tam było, tylko jedynie mniej więcej połowa to byli żołnierze. Druga część to była luźna czeladź. Chłopi i chołopi. Chołopi to nie są chłopi,
To jest po rosyjsku taki, powiedzmy, tak jak u nas, luźny czeladnik. Czy tam ogólnie czeladnik, tak? Człowiek uzbrojony, który służył wojsku. W każdym razie, bitwę wygraliśmy. Odznaczyła się tam husaria. Tutaj mamy taki fragment tego obrazu. Na nim to widać, jakiemu zadaniu musiała husaria sprostać. Pokonała płot. Proszę Państwa, tu jest płot, na który nacierali husarze piersiami swoich rumaków. Rozbijali piersiami rumaków płot. Dopiero później ścierali się z pikinierami. To są ci żołnierze z taką długą bronią. Na zachodzie w tym czasie uważano, że kawaleria się przed pikami wycofa. Cała sztuka wojenna zachodu opierała się na tym, na wykorzystaniu tych pikinierów, którzy odstraszali kawalerię swoimi pikami. Husaria jednakże miała tak szkolone konie, że nawet wpadała, jak jedno ze źródeł opisuje, na te piki, łamiąc te piki piersiami własnymi. Na dodatek husarze mieli kopie, tam mamy taką kopię jedną, długą taką, o, tam ma tylko 5 metrów, tamte były 6-metrowe, także jeszcze dłuższe. One sięgały każdego przeciwnika spoza jego broni, czyli nawet spoza tej spisy. Cała skuteczność husarii polegała na tym, że miała broń dłuższą od przeciwnika. No i tak się stało, że rozbiliśmy tamtą armię. Ale później Litwini dotarli i weszli do Moskwy razem z nami. Tutaj są jeszcze fragmenty tej bitwy, to można sobie w szczegółach ją obejrzeć. Wojsko polskie i litewskie wkroczyło do Moskwy. Tu jest plan Moskwy z tego okresu. Po czym bojarzy obalili swojego władcę, który, podkreślam, dla nich był carem, a dla nas był wielkim księstwem. Myśmy nie uznawali tytułu wielkiego, nie uznawaliśmy tytułu cara. Dlaczego? Bo ten tytuł, który sobie przywłaszczył Iwan Groźny, mówił car wsiej Rusji, tak? Wszystkiej Rusi. Czyli także ziem ruskich wchodzących w skład Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czyli było to wyartykułowane żądanie zwrotu tych ziem na rzecz państwa moskiewskiego. No myśmy z oczywistych przyczyn nie mogli się na to zgodzić. Nie uznawaliśmy tego tytułu, dla nas to był Wielki Książę Moskiewski. No więc jak sobie bojarzy obalili wielkiego, no, dla nas Wielkiego Księcia Moskiewskiego, Wasyla Szujskiego, oddali go w ręce hetmana Żółkiewskiego, przesłali go, Żółkiewski przesłał go na Sejm, który miał miejsce w 1611 roku, 410 lat temu, i zaprezentowali się on, czyli Wasyl Szujski, zdetronizowany Wielki Książę Moskiewski, jego brat Dymitr, ten, który dowodził, nieszczęśliwie dowodził pod Kuszynem, i ich drugi brat, czyli trzej bracia, stali zaprezentowani przed Królem Polskim, Wielkim Księciem Litewskim, Zygmuntem III Wazą, przed jego synem Władysławem. Uwaga! Ten akt jest błędnie nazywany hołdem ruskim. Błędnie, dlatego że Wielkim Księciem Moskiewskim był wówczas ten człowiek, Władysław Waza, obrany władcą państwa moskiewskiego po obaleniu Szujskiego. Także nie jest to żaden hołd ruski, ani hołd moskiewski. Jest to po prostu, jeżeli już, hołd szujski. Także no troszeczkę tutaj z mitami musimy powalczyć, ale muszę to podkreślić. To nie miało tej rangi co hołd pruski. To zdecydowanie była zupełnie inna uroczystość. Prezentacja pokonanych wrogów przed aktualnym władcą Rzeczypospolitej oraz jego synem, aktualnym władcą Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. A prezentował ich hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski. Ten, dzięki któremu polska i litewska załoga przez 2 lata stacjonowały na moskiewskim Kremlu. A Rusini byli? Jak? Rusini byli. No byli, oczywiście, w wojskach polskich byli Rusini. W wojskach litewskich jak najbardziej też. Także ja nie mówię o składzie etnicznym wojska, tylko mówię o składzie państwowym, tak? No może dodam, skoro już tutaj przy tym jesteśmy. Wojsko Rzeczypospolitej to nie byli etniczni Polacy. W bitwie pod Kuszynem brał udział na przykład Olizar, tak go nazywano, zapomniałem jak to tam było na imię. To był Rusin z terenów Ukrainy. Byli tam też oczywiście inni żołnierze.
Więc to nie ma nic wspólnego, jak mówię, polskie to po prostu chodzi o koronę, o Królestwo Polskie, a nie o tym, że no, no, nie przekładajmy dzisiejszych pojęć na tamtą epokę, bo to zupełnie się miasta. Jeszcze takiego czegoś jak naród polski obejmujący najniższe warstwy, najwyższych, jeszcze czegoś takiego nie było. Polakiem był ten, kto mieszkał po prostu w koronie. Ukraińcem taką nazwę wtedy stosowano. Także był ten, kto mieszkał na Ukrainie, a nie żaden Rusin, czy tam nie miał nic do rzeczy. Nazwa Ukraińcy na przykład pierwszy raz pada w liście Żółkiewskiego z 1596 roku, jak to Ukraińcy rżnęli kozaków. Chodzi o Ukraińców, czyli ukraińską szlachtę. Czyli tutaj nie mylmy tych pojęć. Dobrze, w każdym razie Litwini też tam byli, przy czym pod pojęciem Litwinów nie należy rozumieć dzisiejszych Litwinów, tylko należy rozumieć mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak? Wojsko polskie drugiej dekady wieku XVII i tutaj również drugi obraz. No główną rolę, jak tutaj mówiłem, odgrywała husaria. Znowuż mamy te skrzydełka przy siodłach. Byli też kopijnicy lżejsi, czyli petychorcy. Byli też tacy wieźcy z długimi karabinami. To była tak zwana jazda kozacka. Tutaj mamy to samo. Husarz, jeździec lżejszy. On nie ma tutaj żadnego uzbrojenia ochronnego, ale to jest oficer, widać, bo ma buławę. Prawdopodobnie oficer właśnie jazdy kozackiej. Tutaj to samo. Kozacy. Tutaj wystawiam jakieś kopie prawdopodobnie petychorskie. Petychorcy się różnili tym od kozaków, że mieli broń żywcową. Stanisław Żółkiewski zginął tragicznie w roku 1620 podczas odwrotu spod Cecory. Zginął na obecnej granicy ukraińsko-mołdawskiej. Wówczas to była granica korony i Mołdawii. Ale po stronie mołdawskiej. Po stronie mołdawskiej, tak jest. A dzisiaj to tam jest co? Mołdawia, tak? Tak, tak. Sobuszówka. Tylko, że dzisiaj tam jest ukraińsko-mołdawska granica. Zginął, został wykupiony, jego ciało zostało wykupione i pochowane w Żółkwi. Tam ufundowano ten oto pomnik. Zresztą nie jedyny, bo tam obok stoi jeszcze pomnik jego syna. Na grobie tego szketmana umieszczono takie oto no, plakiety, powiedzmy. Tutaj też jest wojsko z tego okresu. Husarze oraz lżejsi od nich kozacy. Mamy rok 1620. Tragedia, proszę Państwa. Wojsko koronne, które pojawiło się w Mołdawii, zostało tam pobite i wyrżnięte niemal do nogi. Tragedia. Wszyscy tutaj u nas zaczęli panikować, ludzie zaczęli uciekać. Każdy spodziewał się najazdu wielkiego Imperium Osmańskiego. Imperium Osmańskie do tej pory osiało postrach w Europie. Powstrzymano ich w 1571 roku pod Lepanto, ale to była bitwa morska. Natomiast na lądzie, no myśmy z nimi, no chociażby my, mieliśmy bardzo złe doświadczenia. Król Polski poległ w bitwie pod Warną. W bitwie pod Mohaczem tam też uczestniczyły wojska polskie, też uległy wojskom tureckim. No i tragedia, poległ wybitny wódz, który z Moskwą sobie radził bez problemu. Poległ z rąk Tatarów. Więcej wyglądali wtedy żołnierze i cywile w Rzeczypospolitej. Mamy tutaj husarza. A tutaj sobie Państwo tych husarzy później obejrzycie indywidualnie. Przyjrzyjcie się temu, przyjrzyjcie się naszym husarzom. Mamy kozaka. Kozaka, czyli nie człowieka z Zaporoża, to nie chodzi o Zaporozca, tylko przedstawiciela lekkiej jazdy. Tak się u nas mówiło, że jak lekka jazda, to jazda kozacka. Mamy tutaj dowódcę z buławą. Mamy tutaj jakąś szlachtę, mamy tutaj matrony oraz pannę młodą, panna młoda bez tych czepków na głowie. Mamy tutaj hajduka, czyli piechura. Mamy takiego konika jak tutaj, tak? Z takim siodłem, szczaprakiem charakterystycznym, to tutaj Państwo zobaczycie zaraz za plecami. I drugiego. W każdym razie mniej więcej tacy żołnierze w liczbie 27 tysięcy stawili się pod Chocimiem. Tu jest litografia z 1624 roku, przedstawiająca bitwę pod Chocimiem. Do tych 27 tysięcy żołnierzy przyłączyli się kozacy. Pytanie, ilu ich było? No to historycy tutaj rzucają bardzo różne liczby. Jakub Sobieski, który był obecny w tej bitwie, był komisarzem przydanym przez Sejm Rzeczypospolitej hetmanowi Wielkiemu Litewskiemu. On pełnił taką funkcję, powiedzmy, brał udział w negocjacjach, rozliczał wojsko, w każdym razie bardzo dobrze zorientowana osoba. On pisał o tym, że tam kozaków było na początku 30 tysięcy.
Natomiast pisał, że zaraz później to oni się tam rozeszli po okolicznych wsiach. Problem był taki, że jak oni się tam zgromadzili, tam było ciasno, nie było czym się pożywić. Ludzie wychodzili w teren i po prostu zdobywali żywność wszędzie wokół. Także to wojsko teoretycznie było około 57 tysięcy żołnierzy i kozaków. Do tego jeszcze tak zwana luźna czeladź, czyli ci ludzie, których nie liczono do grona żołnierzy. Też, którzy byli i byli uzbrojeni, oni brali udział w obronie obozu. Suma summarum, wychodzi około 100 tysięcy uzbrojonych ludzi. To są gigantyczne siły na owe czasy. Po drugiej stronie przybyli, znaleźli się wojska osmańskie, ich było jeszcze. Ich było razem z luźną czeladzią, która ich również u nich była, około 200 tysięcy chłopa uzbrojonego. Czyli przewagę 2:1. Myśmy się tam otoczyli wałami. O tutaj. Tu jest zamek Chocim. Ten, który Państwo z pewnością doskonale znacie. Wszyscy zwiedzają zamek. Natomiast cały obóz to jest potężny teren otoczony przez szańce. Dlatego jeszcze rzucono tutaj przed nimi dodatkowe takie przed szańcami jeszcze głównymi obozu, jeszcze dodatkowe szańce. Z tej strony przybyli kozacy. I tutaj są wojska osmańskie. Bitwa trwała od 2 września 1621 roku, a pokój wszedł w życie 9 października tego roku. Dzisiaj mamy 21, tak? 21 września 1621 roku, czyli dokładnie 400 lat temu, wojska próbowały się ogłodzić. Turcy, tak w skrócie, ale wtedy używano też tej nazwy, więc można odmówić, przerzucili wojska przez Dniestr, tutaj widać przerzucone wojska, ostrzeliwały obóz polsko-litewsko-kozacki ze wszystkich stron, blokując dostawy żywności do tego obozu, próbowały ogłodzić nasze wojsko. I dobrze im to szło. Dobrze im to szło, bo tam straty były kolosalne. Wśród koni były katastrofalne. Także husarze już po 10 września wychodzili na straż, nie na koniach, które były tak osobione, tylko brali te kopie w dłonie i wychodzili na piechotę. Tak tam było słabo z koni. Tam do 29 września, jeśli dobrze pamiętam, padło 50 tysięcy koni w naszym obozie. To była wojna, oczywiście ona miała swoje takie, powiedzmy, gorące fazy, szturmy i tak dalej, ale ostatni szturm miał miejsce 28 września i na tym się skończyło. Tak? Poprzednie były w pierwszych dniach września, później była sławna szarża husarii większości litewskiej 7 września, która w 600 koni rozbiła 10 tysięcy wojsk szturmujących na wały polskie i litewskie, wojsk tureckich. Po tej szarży nasi, które wychodzili w pole, już Turcy nie mieli ochoty walczyć. Mniej więcej to się przerodziło w taką operację blokady tego obozu. Całkiem to nieźle szło, ale gdy 28 września ostatni szturm turecki nie udał się, nie powiódł się, poniósł ciężkie straty, w końcu zaczęto negocjować na serio zawieszenie broni. Turcy wracają do siebie, nie uzyskali nic, a oni planowali dojść do Bałtyku. Proszę Państwa, to nie było to, że oni tam sobie najechali jakąś pograniczną prowincję, chcieli ją tam opanować, albo jakieś tam koncesje ekonomiczne uzyskać. No nie, nie, nie. Chodziło o zajęcie Rzeczpospolitej aż po Bałtyk. Takie były plany. Spalimy na panewce tuż na samej granicy, więc dlatego my to uważamy za zwycięstwo nasze. Natomiast tak naprawdę ta bitwa przywracała przedwojenny status quo. Czyli myśmy oddawali Mołdawianom ich zamek, bo on należał nie do nas, tylko do Mołdawii. Obiecaliśmy, że nasi kozacy nie będą napadać na wybrzeża tureckie. Z kolei sułtan tam obiecał, że ich Tatarzy nie będą napadać na Rzeczpospolitą. A każdy wie, takie obietnice nie zostały dotrzymane. No ale najważniejsze było to, że Turcy się wycofali. Sułtan, który był bardzo niezadowolony ze swojego wojska już pół roku później, tak, nie żył, dlatego że on próbował zreformować swoje wojsko. Wojsko nie dopuściło do reform, urwało mu łeb i osadziło sobie sułtana, który no nie był taki reformatorski. W każdym razie dla nas to też się niestety niewesoło skończyło, bo w czasie, kiedy prawie cała Armia Rzeczypospolitej była zagrożona, zaangażowana na południu, z północy, wykorzystując ten moment, uderzyli Szwedzi i zajęli Rygę, którą tak skutecznie Hepton w 1605 roku bronił. Niestety w 1621 roku tam praktycznie nie było wojsk. Król szwedzki uderzył w 18 tysięcy żołnierzy, Hetman litewski miał tam, podszedł pod Rygę tylko z 900 żołnierzami. Mimo to próbował wywabić Szwedów w otwarte pole, żeby stoczyć z nimi bitwę przy przewadze 20-krotnej przeciwnika. Szwedzi nie dali się wywabić,
Oni jeszcze pamiętali o tej formie. A ponieważ hetman nie mógł tam wstać wiecznie, wycofał się, ryga padła. Tak się skończyła dla nas wojna chocimska. No niby zwycięska, ale jednak trochę żeśmy stracili na tym.